Szczęść Boże, witaj. Okazuje się, że muszę nagrać drugi film, skomentować, wyjaśnić pewne rzeczy po filmie, który nagrałem na skutek obejrzenia filmu Tylko nie mów nikomu. Ja zawsze mam wrażenie, że jak coś nagrywam, jeżeli mówię na ważne tematy, to mówię do ludzi inteligentnych, myślących, niekoniecznie mi życzliwych, ale po prostu takich, którzy potrafią logicznie myśleć, którzy potrafią zrozumieć to, co przekazuję w swoich filmach. A jeżeli chcą coś skrytykować, to przynajmniej tyle zrobią, że obejrzą cały materiał, który nagrałem. Natomiast sądząc po fali hejtu, nienawiści, obrażania mnie i komentarzy po tym, mam wrażenie, że no, bardzo wielu moich widzów albo ma problem z myśleniem, albo po prostu nie chce zrozumieć pewnych rzeczy. Wydawało mi się, że wyjaśniłem pewne sprawy dość prosto. Mówiąc, że to nie jest problem Kościoła, wydaje mi się, że wyjaśniłem, że to chodzi o to, że to nie Kościół jest źródłem tego problemu, że to nie wynika z nauki Kościoła, że to nie trzeba zwalczać Kościoła, żeby zwalczyć pedofilię. Że źródłem pedofilii jest zupełnie inna ideologia, że Kościół jest tutaj ofiarą. Nigdy nie mówiłem, że Kościół zrobił wszystko dobrze, nigdy nie broniłem żadnych pedofilów. Mówiłem, że pedofilię trzeba wypalać żelazem i no zresztą puszczę wam teraz kilka fragmentów, żeby przypomnieć, o czym w tym filmie mówiłem, żeby przypomnieć, co chciałem przekazać w tym filmie, bo naprawdę mam wrażenie, że wiele osób albo w ogóle nie widziało tego filmu, albo zobaczyło jakiś fragmencik wyrwany z kontekstu i przynajmniej te fragmenty, które wam teraz przypomnę, albo opuścili, albo nie widzieli, albo nie chcieli zobaczyć. Pedofil w sutannie nie jest ani lepszy, ani gorszy od pedofila w szkole, w klubie sportowym, w harcerstwie, gdziekolwiek. Trzeba to zło wypalić żelazem. To jest problem szkół, to jest problem. Głównie jest to problem w rodzinach. Głównie ofiarami pedofilów są dzieci, które zostały skrzywdzone przez jakichś członków rodziny. Kilka lat temu w Polsce było 1500 osób skazanych za pedofilię. Wiecie, ile z tych 1500 osób było kapłanów katolickich? Jedna osoba. Ale jest to problem też w świecie artystycznym. No, nie wiem, czy pamiętacie sprawę Polańskiego, jak był w Polsce i była kwestia, czy go wydalić do Stanów Zjednoczonych, gdzie ciążą nad nim zarzuty czynu pedofilskiego wobec nieletniej dziewczynki. Wtedy politycy Platformy Obywatelskiej, dziennikarze o poglądach lewicowych głośno krzyczyli, że sprawa jest przedawniona, że to jest nagonka, że on się zmienił, że tak się nie powinno robić. Te same osoby zupełnie co innego mówią, gdy chodzi o księży. Kukiz mówił, pisał teraz ostatnio, że pedofilia w środowiskach celebryckich jest powszechnie znana, że to nie jest żadna tajemnica, tylko że to o tym się też nie mówi, bo celebryci nie będą celebryckich środowisk niszczyć, prawda? I w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu mam wrażenie, ginie dobro dziecka, bo to powinno być najbardziej istotne. Nie wiem, jest jakaś koalicja przeciwko bezpieczeństwu dzieci. Tą koalicję trzeba zniszczyć. Coś dobrego z tego wyjdzie? Oczywiście, że tak. To widać naokoło, jak dużo dobrego ten film spowodował. I za to trzeba autorom tego filmu podziękować. Kościół musi się oczyścić, oczywiście. Po prostu dziecko jest dzieckiem. No, nigdy się nie kojarzy normalnemu człowiekowi z jakimś obiektem seksualnym. A jak się kojarzy, to taki człowiek powinien się leczyć w jakiś sposób, a na pewno nie powinien mieć dostępu do dzieci w żadnych okolicznościach, zwłaszcza w takich, kiedy dziecko ufa takiej osobie
bezgranicznie i jest pozostawiony w sytuacji sam na sam z taką osobą. Chcę tutaj jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo przejdę do komentarzy i będę wam odpowiadał na wasze komentarze. Także zaczekajcie, bo to będzie ciekawsza część filmu. Ale chciałem tutaj powiedzieć o paru rzeczach. Jedna rzeczy to jest cytat z Pisma Świętego. Pan Jezus powiedział: kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. To jest nauka Kościoła. To jest nauka Kościoła. I Kościół tego nigdy nie zmieni. Gdybyśmy wszyscy przestrzegali nauki Kościoła, to nie byłoby tego zła. Jak sobie wyobrazimy świat, który by postępował według nauki Kościoła, to byłby to cudowny świat. O tym warto pamiętać, dlatego tak zawsze bronię Kościoła. Ja nie bronię pedofilów, ja bronię Kościoła. A zło, które jest w Kościele także, trzeba wypalać żelazem. Zresztą Pismo Święte wielokrotnie o tym mówi, że w Kościele to zło będzie. Ilość tych komentarzy negatywnych pod filmem pokazuje mi jeszcze jedną rzecz. Jest taka przypowieść, którą pamiętacie wszyscy, którzy tutaj mnie słuchają, a są chrześcijanami i chodzą czasami do kościoła, czy czytają Pismo Święte. To jest przypowieść o ziarnie rzuconym, że siewca szedł i rzucał ziarno. Jedno padło na glebę skalistą, jedne padło gdzieś tam w gąszcze, jeszcze jedne na drogę. No i część ziarna spadła na ziemię żyzną i wydało plon 30-krotny, 60-krotny albo 100-krotny. Oczywiście, no, ta przypowieść jest o Bogu, który rzuca ziarnem, jest Słowo Boże, i to Słowo Boże czasami wpada na glebę przygotowaną i mamy ludzi wielkiej wiary, czasami wpada na glebę skalistą i jest płytkie korzenie ma i troski dnia dzisiejszego szybko go zagłuszają i tak dalej. Tylko że to działa też w obie strony. To działa też w taką stronę, że szatan też nas chce zwodzić. I jeżeli czyjaś gleba jest gotowa na przyjęcie słowa szatana, to też wydaje stukrotny, negatywny plon chwastów, tak bym to mógł nazwać. I to, jaki oddźwięk ten film ma, oddźwięk nie w sensie tym pozytywnym, że coś dobrego zrobił, bo ten film zrobił dużo dobrego i ja o tym też mówiłem. Także nie będę tutaj tego powtarzał, tylko oddźwięk hejtu pod adresem Kościoła też pokazuje, jaką glebą są ci, którzy ten film oglądali. Być może dobrze, być może Bóg wykorzysta to na to, żeby Kościół się oczyścił, bo Kościół wymaga oczyszczenia i jest to niezwykle ważne. Mówiąc o przypowieściach, to akurat nie jest przypowieść, tylko historia prawdziwa o Jonaszu, który miał jechać do Niniwy, wielkiego miasta Niniwy, i głosić im, że jak się nie nawrócą, to Bóg ich zniszczy. I Jonasz tego nie chciał zrobić. Dlaczego tego nie chciał zrobić? No, dosyć proste, bo wiedział, że Asyria jest wrogiem Izraela. Niniwa była stolicą Asyrii. I on chciał, żeby Bóg zniszczył Asyrię. Ale Bóg chciał, żeby on pojechał do Asyrii, do Niniwy, żeby oni się nawrócili. Po co? Po to, żeby Asyria stała się instrumentem ukarania Izraela. On miał jechać do Asyrii, do Niniwy, żeby głosić im potrzebę nawrócenia, bo Bóg chciał ich wykorzystać, żeby ukarał Izrael za jego grzech. I tak się stało w 721 roku przed naszą erą. Asyria napadła na Samarię, na Izrael, na 10 pokoleń Izraela i pokonali ich, wysiedlili ich. Nie było więcej Izraela. Już ich nie było, nawet w czasach Jezusa nie było. W czasach Jezusa zostały dwa pokolenia, Judea i Beniamin. Reszty Izraela nie było, bo ich pokonali Asyryjczycy, a pokonali ich dlatego, że się nawrócili i Bóg ich nie ukarał wcześniej, dzięki temu, że Jonasz im to prawdę przekazał. Dlaczego mówię o tym w tym kontekście? Dlatego, że czasami ktoś może mieć złe motywy nawet i Bóg z tego jakieś dobro wyciągnie. I ja głęboko jestem przekonany, że dużo dobra z tego filmu wyniknie. Bo Kościół zawsze potrzebuje oczyszczenia.
oczyszczenia z tych wrogich elementów. Tylko czasami musi właśnie przejrzeć na oczy, musi zobaczyć, na czym ten problem polega. I czasami to musi być terapia szokowa. Tak jak terapią szokową było utrata ojczyzny przez Izraela, a potem parę lat później, parę wieków później, także Judea poszła w niewolę, bo odeszli od Boga. I Kościół też, jeżeli będzie odchodził od Boga, to potrzebuje terapii szokowej. Nikt tego nie neguje. A teraz może przejdźmy do tych naszych komentarzy. Lisek pisze: tak jak go lubię, to tu naprawdę porażka. Zakuty łeb katola. To oczywiście do mnie. No też, to też pokazuje, jaki jest poziom dyskusji w YouTube. Zapytałem, czy mógłby to jakoś uzasadnić, jakieś konkrety, bo wiecie, my się możemy nie zgadzać. My możemy mieć różne poglądy na różne sprawy, ale możemy dyskutować w sposób kulturalny. Możemy dyskutować, podając jakieś argumenty. Obrażanie kogoś, tak zwane, no, ataki personalne, argumenty ad personam, które w ogóle nie są argumentami, no to właśnie nie są argumentami. To no nie w ten sposób się prowadzi dyskusji. Daniel Białek pisze: przykre jest to, że nie obejrzałeś tego dokumentu uważnie. No, obejrzałem ten dokument uważnie. Obejrzałem bardzo uważnie tamten dokument. I nie wiem, na jakiej podstawie Daniel tak uważa, bo ja nigdzie nie bronię tej pedofilii, jak tutaj przypomniałem przed chwilą we fragmentach, które oglądałem. Ja tylko chciałem pokazać źródło tego zła. Tak jak mówiłem to kiedyś, chyba może na live'ie, na instrukcji obsługi do gaśnicy jest wytłumaczone, że jak gasimy pożar, to musimy skierować strumień z gaśnicy w źródło płomienia. Nie tam, gdzie się najbardziej pali, nie tam, gdzie są największe płomienie, tylko tam, skąd one pochodzą. I jeżeli mamy tutaj problem pedofilii, także w kościele, to musimy przede wszystkim walczyć z przyczynami, bo to, że jest problem w kościele, to są skutki pewnej rzeczy, to są skutki pewnego zjawiska. I dopóki tych skutków nie usuniemy, no to nie rozwiążemy tego problemu. A tu ciągle chodzi o dobro dzieci. Mister Smakosz pisze: najgorsze, co jest, to być bardzo ortodoksyjnym do wiary, obojętnie jakiej wiary. Wtedy ma się klapki na oczach, a szkoda, bo się stara człowiek wybielić dany problem. Cały twój film to mowa, że wszędzie są pedofile i to prawda, ale trzeba od czegoś zacząć. Mam wrażenie, że gdyby twój znajomy ksiądz molestował córkę, to byś też to wybielił i mówił, że to przypadek. Nie wiem, czy najgorsze to być ortodoksyjnym co do wiary. Ortodoksja to jest prawda. Myślę, że Pan Jezus był bardzo ortodoksyjny. Myślę, że najlepszą rzeczą, jaką możemy być, to być właśnie ortodoksyjnymi chrześcijanami. Gdyby wszyscy postępowali jak ortodoksyjni chrześcijanie, łącznie z księżmi, to by nie było takiego problemu. Problem jest właśnie na tym, że my nie mamy tej ortodoksji, którą powinniśmy mieć. I jak się wkrótce przekonacie, powtarzający się argument w cudzysłowie, mam wrażenie, że gdyby twój znajomy ksiądz molestował córkę, to byś to też wybielił i mówił, że to przypadek. Co znaczy też wybielił? W którym miejscu wybielałem jakikolwiek przypadek pedofilii? I dlaczego miałbym coś wybielać, gdyby ktoś robił krzywdę mojej córce? Zupełnie nie rozumiem, skąd moi widzowie odnoszą takie wrażenie, że ja kogokolwiek tutaj chciałem wybielać. Jeszcze raz powtórzę, mówiąc, że to nie jest problem Kościoła, nie mówiłem, że Kościół nie ma problemu. Kościół ma problem i ten problem powodują pedofile. Nikogo nie mam zamiaru tutaj wybielać. Tylko nie jest przyczyną nauka Kościoła, nie jest przyczyną ortodoksja. Przyczyną jest brak ortodoksji w tym Kościele. Przyczyną jest to, że niektórzy w Kościele, księża także biskupi, nie postępują w sposób ortodoksyjny w stosunku do tego, co Pan Jezus mówił, że lepiej takiemu byłoby kamień młyński na szyi zawieść. Na tym problem polega, nie na tym, że jesteśmy zbyt ortodoksyjni. Pomidoro
Pisze, jest pan sympatyczny, ale zaślepiony fanatyk religii. Dobry człowiek, ale zafiksowany, bezkrytyczny. Rozumiem, że trudno przekreślić wiele lat w oparach religijnego kłamstwa. Życzę jednak przejrzenia na oczy. No właśnie. Takie ludzie odnoszą wrażenie po tym, co mówię. Po tym, co mówię, żeby należy przestrzegać Pana Jezusa. Że problemem jest to, że pedofile spenetrowali Kościół katolicki. To okazuje się, że ktoś wyciąga z tego wniosek, że jestem zaślepionym fanatykiem religijnym, bo przez wiele lat jestem w oparach religijnego kłamstwa. Marko C. Hiobie, obudź się, ten film to nie opinia, to film o faktach. I nigdy tego nie negowały. Nigdy i nigdzie tego nie negowały. Mary Erward pisze: Mam wrażenie, że nawet gdybyś sam był ofiarą księdza pedofila, to wypowiadałbyś się o tym tak jak tu na filmie. Obroniłeś ich wszystkich. No znowu mam pytanie: gdzie ja kogoś broniłem? Gdzie ja broniłem jakiegokolwiek pedofila? Bardzo bym prosił, podajcie mi minutę, w którym miejscu bronię jakiegoś pedofila. Pomóż im modlitwą. Pomóż, no, pomóż, coś to z pomorzem ma wspólnego. Myślę, o pomoc chodzi, no ale to, no już mniejsze obłędy, nie będziemy się czepiać tutaj. I zakryć nadkrzyża pod pępuszkiem na znak solidarności. No to, no właśnie, to są argumenty ludzi. Obrazić kogoś, no już nawet szkoda gadać. Nie zgadzam się z tobą kompletnie. Wypowiadasz się jak wysoki funkcjonariusz episkopatu, co niewątpliwie świadczy o twojej inteligencji, ale to właśnie dzięki ludziom tak ślepo wierzącym i kompletnie bezkrytycznym takie gówno było 20-30 lat tolerowane. Sekielski w tym filmie był dużo bardziej bezstronny od ciebie. Drogi Hiobie, spróbuj znaleźć zdrowy balans między inteligentnym człowiekiem a nawiedzonym katolem. Pozdrawiam. Jestem nawiedzonym katolem, dlatego zapewne, że uważam, że problemem jest pedofilia, a nie nauka kościoła. Marbax pisze z kolei: albo nie rozumiesz problemu, albo nie chcesz. Uważam cię za bardzo inteligentnego człowieka, ale spróbuję wyłożyć ci problem jak najprościej, jak potrafię. Nikt nie twierdzi, że pedofilia to problem wyłącznie kościoła. No, zgadzam się. Jestem pewien, że ogromna większość kapłanów to porządni, prawi ludzie z powołaniem. Zgadzam się. Problem polega na instytucjonalnej ochronie w kościele takiego zboga. Zgadzam się. Jakiekolwiek podejrzenie o pedofilię w szkole, w harcerstwie, w klubie sportowym i tak dalej powodują, że taki człowiek jest napiętnowany również przez własne środowisko, nawet jak nie ma na to twardych dowodów, a tylko domysły. Taki gość jest skończony, a w kościele jest kryty systemowo, instytucjonalnie, otrzymuje wszelkie możliwe wsparcie i zachowuje szacunek swojego środowiska. O tym są te filmy. I tu się nie zgadzam. I tu się mylimy. Ponieważ jeżeli rzeczywiście, jest parę problemów. Po pierwsze, jeżeli są jakiekolwiek podejrzenia, to nie wolno takiego człowieka niszczyć od razu, ponieważ fałszywych oskarżeń naprawdę nie brakuje. I człowiek oskarżony to nie jest jeszcze udowodniona wina. Naprawdę można zniszczyć ludzi. Wystarczy się przypatrzyć przypadkom na przykład rozwodów, jakie oskarżenia rodzice rzucają na siebie i jak dużo tych oskarżeń jest nieprawdziwych. Jak wiele osób zostało skrzywdzonych w taki sposób, że były czy chcący być byłym współmałżonkiem rzuca oskarżenia komuś. Tak można skrzywdzić każdego człowieka. Jak wiele było przypadków fałszywych oskarżeń w kościele księży ze względów materialnych, bo to były milionowe odszkodowania. To było stosunkowo proste. Oskarżało się księdza o coś, co się stało 50 lat temu. Ława przysięgłych decydowała i wydawała komuś parę milionów odszkodowań. Mimo, że nie było żadnych świadków, że czy to były prawdziwe przypadki, na pewno były, ale czy były fałszywe oskarżenia, też były. Bo tak działa system prawny w Ameryce. Pamiętacie sytuację, jak ktoś wjechał mi w bagażnik, a potem jeszcze dał mi po gębie? Dosłownie w ciągu tygodnia dostałem 50 propozycji od adwokatów, że grosza mnie to nie będzie kosztowało, ale oni pójdą za mnie do sądu i jak wygramy jakąś sprawę, to się podzielimy. 70% dla mnie, 30% dla nich. A jak przegramy, to nie poniosę żadnych kosztów. Nie wiem, czy wiecie, ale w szpitalu Grażynki jest własny zespół adwokacki.
mają kilkudziesięciu adwokatów, którzy nic nie robią, tylko się sądzą z pacjentami szpitala. Bo pacjent wychodząc ze szpitala spotyka od razu adwokata stojącego pod drzwiami szpitala, który się pyta, czy nie myślisz, że tutaj ci krzywdę jakąś w szpitalu wyrządzili? Wiesz, ja pójdziemy do sądu, nic cię to nie będzie kosztowało. Jak wygramy sprawę, to 30% dla mnie, 70% dla siebie. Tak to działa. Więc nie można potępiać kogoś tylko dlatego, że jest oskarżony, że ktoś jakiś zarzut. Te zarzuty trzeba udowodnić, trzeba wykazać. To jedna rzecz. A po drugie, jeżeli takie zarzuty są wykazane, to w każdym środowisku ten człowiek jest skończony. Natomiast przypadków zamiatania pod dywan tego poza kościołem mamy tysiące. To jest naprawdę naiwność, uważanie, że takich przypadków nie ma w harcerstwie, w szkołach, w środowisku artystycznym. O czym Kukiz mówi? To Kukiz nie wie, co się dzieje w środowisku artystycznym, czy ty nie wiesz, co się dzieje w środowisku artystycznym? To Kukiz tak skomentował ten film, że pedofilia jest powszechną rzeczą w środowisku artystycznym, o czym się nie mówi. Wszyscy o tym wiedzą, tylko nikt o tym nie mówi. No ale środowisko artystyczne nie będzie kręciło filmu o środowisku artystycznym, bo nie o to chodzi, żeby zniszczyć środowisko artystyczne, czy zniszczyć, czy zapewnić bezpieczeństwo dzieci. No, wracam do komentarza. Podsumowując, do tej pory, przynajmniej w Polsce, kościół to było najlepsze, najbezpieczniejsze miejsce dla takiego gagatka. Co więcej, nawet jak już sprawa wyszła na jaw, to kościół właśnie tak to rozgrywał, że mu nie tylko włos z głowy nie spadł, ale żeby w spokoju mógł ten proceder kontynuować. Nawet jeśli to tylko jakiś marginalny odsetek kapłanów, to kościół jako całość jest winny temu, że to wspiera. No nie Kościół jako całość jest temu winny, bo nie Kościół jako całość to wspiera. Kościół jako całość z tym walczy od wieków. Wspominałem na tamtym filmie, żeby przeczytać post Marka Piotrowskiego, który podsumowałem. Marek Piotrowski podaje dokumenty Kościoła. Przez wieki Kościół daje dokumenty potępiające pedofilię. To nie jest coś, co się w XX wieku zaczęło. To się działo i w dawnych wiekach. I Kościół z tym problemem walczy od wieku. Aż się ciśnie na usta. Jesteś pedofilem? Chcesz się w tym realizować? Chcesz być bezpieczny? Zostań księdzem. Włos ci z głowy nie spadnie. A jak sprawa się rypnie, to obronimy, przeniesiemy i będziesz mógł realizować się dalej. To jest wielki grzech Kościoła. Się zdenerwowałem. No, ja rozumiem, że się Marbach zdenerwował. Ja też bym się zdenerwował, gdybym wierzył, że to jest prawda. I no, problem polega na tym, że część prawdy w tym jest. Problem polega na tym, że homolobby istnieje w kościele, a problem pedofilii to jest też problem orientacji homoseksualnej. Bardzo często, znacznie częściej niż wśród normalnych osób. I oczywiście, że takie przypadki były też. Nikt tego nie neguje. Natomiast problem, jaki ja mam, to jest mówienie, że to jest tylko w kościele katolickim, bo to jest nieprawda. To taki mechanizm działa wszędzie, mechanizm wstydu. Bo to nie dlatego się kryje pedofila, że. Jaka jest motywacja krycia pedofila? Dlaczego ktokolwiek kryje pedofila? Co robi dyrektor szkoły, gdy się okaże, że jest problem w szkole z pedofilem? Przede wszystkim chciałby to w jakiś sposób ukryć. Chciałby, żeby tego problemu nie było, żeby się to nie dostało do prasy, żeby to nie wyszło na zewnątrz, bo to jest problem. To jest problem wizerunkowy, to jest problem tego, że on nie dopilnował, to jest cała masa problemów. I tak jest w każdym środowisku. Każde środowisko pragnie to w jakiś sposób ukryć, zwłaszcza gdy ta sprawa nie była taka powszechna, to znaczy nie mówiło się o tym tak powszechnie jak teraz. Następny komentarz Battlefield. Tyle lat oglądałem pana filmy i co tu zobaczyłem? Porażka, nie pozdrawiam. Battlefield, mam Marek na imię, Marek nas nie pozdrawia. Znowu no, zero argumentów. Playem B. Problem nie jest, kto jest pedofilem, aktor czy nauczyciel, tylko to, że Kościół ukrywa i tuszuje takie rzeczy i nie ma do tego żadnych wątpliwości. Jak ksiądz wykorzystuje dziecko, powinien dostać wyrok podwójny, tak samo zresztą jak polityk okradający państwo. Pedofil w sutannie jest gorszy, ponieważ to osoba, której dzieci ufają, osoba, która ma nauczać w czynach i słowach, no tu nie wyświetliłem całego, ale zgadzam się, zgadzam się. Jest to po księdzach, się po klerze się spodziewamy więcej. To jest tak, jak w naszym społeczeństwie, w naszym środowisku
akceptujemy związki ludzi żyjących na kocie łap. Jeżeli z moralnego punktu widzenia jest to no, tak samo niemoralne jak ksiądz, który żyje z gospodynią, tak samo chłopak, który żyje z dziewczyną. Z punktu widzenia nauki Pana Boga jest to tak samo niemoralne. Natomiast społeczeństwo już niemalże całkowicie zaakceptowało fakt, że chłopak z dziewczyną żyją razem przed ślubem albo w ogóle ślub odkładają na święty nigdy. Natomiast ciągle szokuje, gdy się okaże, że ksiądz jakąś tam ma kobietę. Więc są podwójne standardy. Wyżej oceniamy księdza niż więcej się spodziewamy po księdze. I stąd problem pedofilii wśród kleru jest bardziej szokujący. Jest inaczej odbierany. Tylko znowu podkreślę tutaj, to jest znowu nie problem kleru, tylko problem pedofilii. To jest problem taki, że to pedofil zostaje księdzem także dlatego, żeby łatwiej mu było penryć, że dziecko bardziej zaufa księdzu, ale dziecko też zaufa nauczycielowi, zaufa trenerowi w klubie. Ale księdzu ufamy więcej, bo spodziewamy się więcej po księdzu. Spodziewamy się, że ksiądz będzie święty. I na szczęście większość księży takich jest. I dlatego tak wielką krzywdę ci pedofile wyrządzili Kościołowi. Ale to pedofile wyrządzili krzywdę przede wszystkim dzieciom, ale także Kościołowi. Peter UK. No właśnie, to wszystko zaczęło się w latach 60. w Bostonie. No nie, nie w latach 60. w Bostonie. To się wszystko zaczęło, wiesz, to się zaczęło już dawno, dawno, dużo, dużo wcześniej. Bo to jest grzech tak stary jak ludzkość. Boży dar. Jakie ty, Hiobie, bzdury pierwsze. Ksiądz by ci zgwałcił córkę, to co byś powiedział, że sama chciała, jesteś zaślepiony kościołem. Znaczy, tu jest znowu sugerowanie, że ja bronię pedofilów. I nie broniłbym ich, gdyby mi zgwałcili córkę. Nie bronię pedofilów. Nie bronię. Nic nie zrozumiałeś z tego filmu, który nagrałem. Cezary Kłodaski. Obejrzałem do 3:57, dalej dziękuję. No właśnie. I ktoś, kto nie zobaczył całego filmu, to już wie, co ja chciałem powiedzieć. Już ma swoją opinię. Podejrzewam, że większość tych negatywnych opinii to są osoby, które nie obejrzały całego filmu. No bo po co? Szkoda czasu. My i tak wiemy, że Kościół jest winien wszystkiemu. Tylko Kościół. Wina Kościoła jest i dlatego ja do Kościoła nie będę chodził, bo Kościół to są sami pedofile. No to jest oczywiste. To jest właśnie ta gleba, na którą ten film padł. To jest właśnie to, że są ludzie, którzy szukali tylko pretekstu, żeby Kościół opuścić. I żaden argument, że to jest wina na przykład lewackich ideologii, homolobii, to nie jest dla nich argument. No, winni są księża, winni są biskupi, winni są Kościół i ja do Kościoła nie będę chodził, księdzu się nie będę spowiadał. A kto się z tego najbardziej cieszy? Kudłaty. Bo o to mu chodzi, zniszczyć Kościół. Każdy ksiądz jest częścią Kościoła, co za tym idzie, powinien dawać przykład i żyć zgodnie z tym, co głosi. Oczywiście, absolutnie. Absurdem jest argument, że, cytat, ten film to atak na Kościół. Ponieważ w takim wypadku nie można ujawniać niczego złego na temat Kościoła, bo to przecież jest atak na Kościół. Wspomniałeś coś i tak dalej, nie wyświetliłem reszty komentarzy. Mówiąc o ataku na Kościół. Nie mówię, że ten film jest atakiem na Kościół. Nie wiem, czy ja gdzieś powiedziałem, że ten film jest atakiem na Kościół. Nie przypominam sobie, w którym momencie to mogłem powiedzieć, a jeżeli, to w kontekście takim, jaki potem wyjaśniałem, ponieważ tu polecam komentarz Łukasza Warzechy. Pan Łukasz Warzecha, może ten film zamieszczę na końcu mojego filmu zamieszczę komentarz pana Łukasza Warzechy, który pokazuje właśnie, co mu się w tym filmie nie podoba. Dlaczego ten film ma elementy ataku na Kościół? Bo ma. Bo i czas, w którym został opublikowany, i właśnie pominięcie bardzo wielu ważnych rzeczy. Ten film nie jest obiektywnym, bezstronnym filmem nakręconym z troski o dziecko. Ten film ma wyraźne elementy także polityczne. Także to, że tuż przed wyborami się okazał. Także to, że nie mówi niczego, co Kościół robi, żeby tak nie był. Także to, że nie wspomina, że ci księża pedofile to byli też współpracownicy bezpieki za komuny. Wiele rzeczy pomija
Dlatego, że ten film jest także atakiem na Kościół. I co do tego no, żadna myśląca osoba nie może mieć wątpliwości. Rdza i korozja spółka z o.o. Kościół to mafia. Znowu kolejny inteligentny wpis. Przemek, pajazd z ciebie totalny to do mnie. No i Bożydar, jesteś ślepi. Dziękuję bardzo za te komentarze. Trudno się mi do nich ustosunkować, więc zostawię je bez komentarza. Don Roberto pisze: Hiobie, film nie jest atakiem czy walką z Kościołem. Skąd takie przekonanie? Nikt też nie mówi, że to problem tylko Kościoła, ale to od księży wymaga się szczególnej moralności i życia w zgodzie z nauką Boga. A tutaj wychodzi takie zakłamanie. To najbardziej uderza i szokuje. Do tego buta i arogancja. Życie w przepychu niektórych hierarchów kościelnych. Pomyśl czasem zanim, no to jest początek. Zgadzam się, Don Roberto. Zgadzam się z tym, co napisałeś. Zgadzam się, że problemem jest buta, problemem jest pycha, arogancja niektórych hierarchów. Zgadzam się, że zakłamanie jest problemem. Tylko ja mówiłem o źródle tego problemu. Źródło tego problemu nie jest nauka Kościoła. O tym chciałem powiedzieć, bo ja nie neguję tego, co film, tylko nie mów nikomu pozytywnego robi w sensie pokazywania pewnego problemu. Kuwerty 1234 napisał: Pedofil w sutannie, cytuję mnie, pedofil w sutannie nie jest ani gorszy, ani lepszy od pedofila w szkole, w klubie. No właśnie, że jest gorszy, ponieważ chce uczyć zasad moralnych i powinien być przykładem tego, co głosi, a nie robić takie rzeczy. Innych ludzi chcą potępiać, na przykład za współżycie przedmałżeńskie, związki homoseksualne czy niestosowanie postu, co jest raczej nieporównywalną do pedofilii. No zgadzam się, że jest pod tym względem jest gorszy. Tylko ja czym innym mówiłem, że pedofil jest pedofilem, że pedofilia jest złem, niezależnie od tego, czy jest w kościele, czy jest gdziekolwiek indziej. Tomcze pisze: Grzechy pedofilii kapłanów bardziej bulwersują opinię publiczną niż grzechy innych grup społecznych, bo stoją w radykalnej sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego, który jako jedyna instytucja w tej chwili głosi czystość etyki życia seksualnego, czystość miłości odpowiedzialnej. Oczywiście, Tomcze, zgadzam się całkowicie. Na tym właśnie też ten problem polega, no problem hipokryzji. I dlatego jest to takie szokujące. Tylko żeby to zwalczyć, to trzeba znaleźć właśnie przyczyny tego zła. Głównie chodzi o szukanie przyczyn tego zła. Darek Proczek pisze: Hiobie, lubię cię i cenię, ale z tym filmem nie wyszło dobrze. Mówisz o pedofilach w różnych środowiskach, ale najbardziej przerażające i obrzydliwe to jest, kiedy dopuszcza się ksiądz. Tak jak przestępstwo u policjanta. Dobrze, że ten film powstał. Może dzięki temu chociaż jedno dziecko będzie uratowane. Słyszałem i się z tym zgadzam, że dzięki temu filmowi Kościół oczyści się. No i tu nie mam dalszego części, ale zgadzam się z tobą, Darek. Zgadzam się. Nie negowałem tego nigdzie. Nie o tym mówiłem w tym filmie, więc, ale zgadzam się z tobą całkowicie. Góral pisze: Powiem ci, Hiobie, że nadałbyś się jako prezenter do telewizji polskiej. Też potrafisz zakłamywać rzeczywistość tak, żeby było wygodnie dla ciebie. No, myślę, że to jest problem wszystkich mediów, że się zakłamuje rzeczywistość, Góral, nie tylko TVP. TVN oczywiście nie zakłamuje rzeczywistości ani Gazeta Wyborcza, prawda? Odwołujesz się do statystyk i mówisz, że według nich to nie Kościół ma największy problem z pedofilią. Jak to ma dać prawdziwy obraz, jak mnóstwo spraw było zamiecionych pod dywan? Sprawcy nie zostali osądzeni i sprawa nigdy nie ujrzała światła dziennego. Być może tak jest, ale tak jest w każdym środowisku. No, naprawdę, Góral, to, że na księży, na jak to jest? 0,3% pedofilów to są księża. No to nawet jeżeli na każdego księdza jednego ukrytego, jednego skazanego byłoby dwóch ukrytych, to byłby to ciągle 1%. No ale w tych innych środowiskach też ukrywa się takie przypadki. No nie jesteście chyba tacy naiwni, że uważacie, że tylko w kościele się takie przypadki ukrywa, a we wszystkich innych środowiskach się je natychmiast ujawnia. No, ludzie, litości, pomyślcie trochę. Tak naprawdę w tym twoim wywodzie zabrakło jeszcze tylko stwierdzenia pod tytułem: A może te dzieci kusiły i prowokowały tych księży?
No wybacz, ale to jest obrzydliwa insynuacja. To jest obrzydliwa insynuacja i nie ma żadnych podstaw tak mówić, ponieważ ja nigdzie, nigdy pedofilów nie broniłem, ani nigdzie i nigdy nie sugerowałem, że dzieci mogły to w jakikolwiek sposób prowokować. Więc to jest tak zwany chwyt poniżej pasa. Piszesz dalej. Przykre jest to, że nie potrafisz nabrać dystansu i spojrzeć krytycznie na Kościół i kler. Cokolwiek by nie zrobił, to starasz się znaleźć cokolwiek, i choćby to było kroplą w morzu, ale i tak wybieli to w twoich oczach Kościół. Ja nie wybielam Kościoła, nie mam najmniejszego zamiaru wybielać Kościoła. Ja tylko chcę pokazać na przyczynę tej tragedii wielkiej, bo to nie Kościół jest przyczyną tej tragedii. Kościół się zachowywał nie zawsze tak, jak powinien, żeby najlepiej to zło rozwiązać, ale to nie Kościół jest przyczyną tej tragedii. Nie chodzi o wybielanie Kościoła. Niestety, ale prawda jest taka, że dzisiejszy Kościół katolicki w Polsce to nie księża, a politycy. Patrz plakaty wyborcze na ogrodzenia zabudowań kościelnych czy inne biznesy i ktoś, kto ma czelność ci mówić, dziel się wszystkim, co masz z bliźnim. No nie będę tu komentował kwestii zaangażowania Kościoła w polityce, bo mam z tym problem od dawna i jeżeli byś chciał to sprawdzić, to wystarczy, żebyś na stronie Katolik US poszukał, co pisałem na przykład o Radiu Maria. Więc na pewno nie będę bronił Kościoła zaangażowanego w politykę. Uważam, że jest to wielkie niebezpieczeństwo, że Kościół się angażuje w politykę. Kościół powinien uczyć zasad moralnych, a od polityki stać z daleka. To znaczy, powinien politykom mówić, jakie są zasady moralne. Natomiast mam problem z bezpośrednim zaangażowaniem w jakieś wybory przez Kościół. Piotr Stępień pisze: Bardzo cię lubię i szanuję, Hiobi. Mogę się zgodzić z pewnymi kwestiami, które poruszasz w swoim filmie. Niestety muszę też z wielką przykrością stwierdzić, iż reszta kwestii, o których mówisz, to jakieś nieporozumienie. Pedofilia w kościele to ogromny problem i plama na dobrym imieniu. Zgadzam się z tobą, Piotr Stępień. Z jednego prostego powodu, którym jest ukrywanie przez hierarchów tych przypadków. Też się zgadzam z tobą. Nie wiem, w czym się nie zgadzacie. Zgadzam się, że pedofilia jest w kościele ogromnym problemem i ogromnym problemem jest ukrywanie tego przez hierarchów. Zgadzam się całkowicie. Ile razy o tym słyszę, to mnie boli serce. Ciągle to nie zmienia faktu, że nie Kościół jest tutaj problemem. Problem w kościele, a kościół, który jest problemem, przyczyną złego, są dwie różne rzeczy. Roman, co ty pier za głupoty? Okej. Greg Fox pisze, cytując klasyka: Teraz, kiedy mamy całe morze małżeństw rozbitych, a więc rodzin niepełnych, gdzie najczęściej brakuje ojca, będzie się coraz częściej zdarzać, że dziecko bez takich wzorców będą lgnęły do mężczyzn. Nie wiem, kogo Greg cytujesz, ale to jest prawda. Znaczy, lekarz amerykański, który leczy pedofilię, bo wbrew pozorom można to leczyć, wbrew temu, co niektórzy mówią, można to leczyć i trzeba to leczyć. I jeżeli się zacznie odpowiednio wczesne leczenie, to jest duża szansa, że się wyleczy, bo to są zaburzenia psychologiczne. Ale powiedział, że on jeszcze nie widział homoseksualisty, który by miał dobrą relację z ojcem. Jeszcze w swojej praktyce nie spotkał homoseksualisty, który by miał dobrą relację z ojcem. Niedawno pan Biedroń mówił, jak się bronił przed tym, że nie podał matki do sądu, że matka go nie podała do sądu. Tam była jakaś sprawa, że jego matka podała go do sądu o coś i on się bronił w ten sposób, że to nieprawda, te dokumenty zginęły. Natomiast powiedział, że mieli bardzo złą relację z ojcem, że ojciec był alkoholikiem, że ojciec stosował przemoc, więc w przypadku Biedronia też się to potwierdza. Krzysztof Nosowicz, przerażasz mnie. I dużo wykrzykników. Peter Kali, jaki atak na Kościół? Nie kryj pedofilów w sutannach. Ta instytucja jest przesiąknięta złem. Nie kryję pedofilów w sutannach. Nie kryję żadnych pedofilów, czy są w sutannach, czy nie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ci pedofile są wszędzie. Że ci pedofile idą do kościoła, ubierają sutanny, niszcząc kościół. Czy jest przesiąknięta złem? Ta instytucja jest przesiąknięta dobrem. I przez to, że ta instytucja jest przesiąknięta dobrem, to zło dlatego tak bardzo z nią walczy.
kapitan Powsinoga. Najlepiej siedzi sobie od lat w USA, praktycznie odcięty od polskiej rzeczywistości. Co tam do niego piąte przez dziesiąte dociera i pieprzy głupoty. Tak, siedzę na Marsie i nie mam pojęcia, co się w Polsce dzieje. Myślę, że w Polsce ludzie dalej nie wiedzą, jak się prąd elektryczny włącza, bo palą lampą naftową, jeżdżą furmankami, co bogatsi na gumiokach, a co biedniejsi na rafiokach, a czasem krowę nawet zaprzęgną, jak konia nie mają i nie mam pojęcia, co tam w Polsce się dzieje i pieprze głupoty tutaj. To mi kupisze. Czy tylko ja mam wrażenie, że bronisz księży pedofili? No, nie tylko ty masz takie wrażenie. Ja mam wrażenie, Tomiku, że wszyscy wy uważacie, że ja bronię pedofili. Tylko się cały czas zastanawiam, na jakiej podstawie. Cały czas się zastanawiam, w którym miejscu na moim filmie ja broniłem jakiegokolwiek pedofila. Piszesz dalej. Dla mnie pedofil, niezależnie czy to ksiądz, czy lekarz, nauczyciel, czy każdy inny człowiek, to jedna i ta sama osoba, która powinna ponieść konsekwencje prawne swego czynu. Bingo, Tomiku, to jest dokładnie to, o czym ja tu cały czas mówię. Cały czas mówię właśnie o tym, że każdy pedofil powinien siedzieć w pierdlu. Powinni mu uciąć interes, nie wiem, wykastrować go i trzymać dożywotnio w więzieniu. Dokładnie to samo mówię, niezależnie czy jest sutannie, czy jest to ksiądz, czy lekarz, nauczyciel, czy bezrobotny. Mister Ekali, człowieku, o czym ty mówisz? Jaką ofiarą jest Kościół? Film ukazuje tuszowanie problemu przez hierarchów kościelnych. Jeżeli policjant okaże się złodziejem, to również użyjesz argumentów, że wśród lewaków też się zdarzają złodzieje? Jesteś wyjęty z realiów, siedząc sobie w swoim amerykańskim domu. Przykro słuchać, jak próbujesz obrócić kota ogonem. Mam ogromny. No i dalej nie mam tego komentarza, no ale skomentuję komentarz tą pierwszą rzecz. Film ukazuje tuszowanie problemów. Zgadzam się z tobą. Jeśli policjant okaże się złodziejem, to również użyjesz argumentów, że wśród lewaków też się zdarzają złodzieje. No nie bardzo rozumiem, jak przeszedłeś z tej pierwszej części do drugiej. To raczej ty sugerujesz, że jeżeli wśród policjantów się zdarzają złodzieje, to uważałbyś, że cała policja jest zła i każdy policjant to złodziej. Ja natomiast uważam, że jeżeli się zdarzają złodzieje wśród policjantów, to są to złodzieje, którzy idą do policji po to, żeby kraść, bo im się wydaje, że w policji będzie łatwiej im kraść, będą bardziej bezkarni. I policja jest tutaj ofiarą. Policja nie jest tu przyczyną zła, tylko ofiarą. Oni robią złą robotę dla policji, niszczą imidż policji. My się wtedy zaczynamy bać każdego policjanta, uważając, że będzie przekupny, bo wyszły afery, że paru policjantów kradło. I dokładnie taki sam mechanizm działa w kościele. No. Pedofile idą do kościoła, żeby niszczyć kościół. Nie kościół jest przyczyną tego, że są pedofile w kościele, i nie policja jest przyczyną tego, że są złodzieje w policji. I faktem jest, że problemem jest, jeżeli kościół kryje tych pedofili, tak jak problemem jest, jak policja kryje tych złodziei, bo też się zdarzały przypadki, że policjant zrobi coś złego, a policja to kryje. Nie chce, żeby to wyszło na zewnątrz, bo się im imidż psuje. Jedno i drugie jest rzeczą złą. Także, Mister Ekalik, nie przemyślaj swojego argumentu. Dark Seed pisze: od dziś koniec subskrypcji twojego kanału. Wow, ale się zmartwiłem. To mnie zawsze no bawi, nie bawi, bo to jest poważna sprawa, no ale ja rozumiem, że tu przychodzą ludzie, którzy mają 15 lat i dla nich ilość subskrypcji to jest najważniejsza rzecz na świecie. Ale no naprawdę, możecie wszyscy usunąć swoje subskrypcje. Nie dla subskrypcji tu jestem, tylko dlatego, żeby coś ważnego wam przekazać. Jestem tu zawsze dla jednej konkretnej osoby. Jeżeli jedną osobę do czegoś przekonam ważnego, to warto ten czas tutaj poświęcać. Nie ma znaczenia, czy ja mam jedną subskrypcję, czy 5 milionów, naprawdę. No, ale jeżeli dla ciebie to jest takie ważne, no to wycofaj swoją subskrypcję, lepiej się będziesz czuł. I choć filmy są ciekawe, ważniejsze dla mnie jest, jaka osoba je tworzy. Bardzo mnie pan rozczarował, ale do rzeczy. Człowieku, o czym ty mówisz? Zdajesz sobie sprawę? Nie dość, że zero w tobie obiektywizmu i zrozumienia przesłanek zawartych w filmach, to na dodatek opowiadasz takie banialuki, że się w pale nie mieści.
Okej. No i Grzesiek Moniak. Widzę, że ładnie ci ta mafia beret zryła. Kolejny inteligentny, przemyślany, wyważony argument, jakich tutaj zresztą jest wiele. Grzesiek, aha, to już było. I następny. Kościół jest ofiarą, dlatego może kryć tych chorych ludzi. Co to za brednie? Nie mówiłem, że Kościół jest ofiarą i dlatego może kryć tych ludzi. Nigdy tego nie mówiłem i nigdy tego nie sugerowałem. Nigdy nie broniłem ludzi, którzy kryją pedofili. Ofiarą jest Kościół, dlatego że ci pedofile przychodzą do Kościoła i niszczą reputację Kościoła. Dlatego Kościół jest ofiarą. Dlatego widzisz, jakie są skutki tego niszczenia Kościoła. A nie dlatego, że ktoś kogoś kryje. Wręcz przeciwnie. Ci, którzy kryją pedofilów, powinni być z tego Kościoła usunięci. Zło trzeba wypalać żelazem. Jak można usprawiedliwiać Kościół za to, że po tym, jak ofiary mają odwagę o tym powiedzieć i skazać przestępców, Kościół wysyła tych księży na drugi koniec kraju? Nie można usprawiedliwiać Kościoła i nigdy za to Kościoła nie usprawiedliwiał. Jesteś, pisze dalej, osobą bardzo wierzącą i praktykującą, ale postaraj się spojrzeć obiektywnym okiem na tę patologię, która ma miejsce na całym świecie. No, na jaką patologię? Bo najpierw mi sugerujesz coś, co zupełnie nie jest prawdą, a potem mi mówisz, żebym obiektywnie na to spojrzał. To ty spójrz obiektywnie na moje poglądy i na to, co ja chcę tutaj przekazać. Jak to zagarnąć, pisze. Jesteś tak zaślepiony swoją wiarą, że niestety nie rozumiesz kompletnie nic. Albo inaczej, nie chcesz zrozumieć. Twoja postawa to dokładnie to samo jak moja teściowa, tak zwany moher, czyli dokładnie ja też jestem moherem. Odwraca kota ogonem i oczywiście według niej Kościół to ofiara. Notabene twoja wypowiedź jest niezwykle chaotyczna i skaczesz z tematu na temat. No, być może jest chaotyczna, bo ja zawsze mówię z głowy, zawsze mówię to, co mi leży na sercu. Nie przygotowuję się do swoich filmów. Dlatego warto cały film zobaczyć. Nie skaczę z tematu na temat, bo wszystko jest na jeden temat. Tylko, że są różne aspekty tego, więc dlatego to tak wygląda. Nie można się połapać tak naprawdę. Modlitwa i post. Oczywiście. Kościół na pewno chce, żeby w ten sposób rozwiązywać sprawy. Nie Kościół chce, żeby w ten sposób rozwiązywać sprawy. To jest odwieczna nauka pochodząca od Pana Jezusa i apostołów, że modlitwą i postem możemy wiele rzeczy zmienić. Pewnie pościsz i modlisz się również w intencji zaprzestania morderstw w szkołach w USA. Modlę się i poszczę w wielu intencjach. Jeżeli chcesz poznać moje intencje, to wygoogluj modlitwa wspólnoty Marto. To są moje intencje. Modlitwa wspólnoty Marto. Marto, tak się pisze, jak słyszysz, przez O na końcu. Napisałem sam tą modlitwę wiele lat temu i się modlę codziennie w tych intencjach. Bardzo dobra metoda, przynosząca, jak widać, niesamowite efekty. O, widzę, że tu troszkę sarkazmu. Kiedyś myślałem, że katolicyzm to taka niegroźna religia. Teraz dochodzę do wniosku, że jest tak samo niebezpieczna jak muzułmanizm, bo widać po przykładach takich jak ty, co wyprawia z mózgami niby myślących osób. No i jak czytam takie zdania, to jest to coś, czego nigdy nie mogę zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że islam uczy pedofilii. W islamie pedofilia nie jest zabroniona. Mahomet, założyciel tej religii, miał seksualne związki z małymi dziewczynkami. W krajach arabskich to jest nadal praktykowane, małżeństwa z małymi dziećmi. Muzułmanie uczą, że należy zabijać niewinne osoby tylko dlatego, że nie chcą przyjąć jej religii. Totalne zaprzeczenie tego, czego uczy chrześcijaństwo. I to nie jest, że katolicyzm jest niegroźną religią. Znaczy jest niegroźną religią. Katolicyzm jest wspaniałą religią. Pomyśl sobie, jakby to wyglądało, gdyby wszyscy postępowali według nauki Kościoła katolickiego. Wszyscy. Według nauki Kościoła katolickiego. Według tego, czego uczy katechizm, czego uczą apostołowie, czego uczy Pan Jezus. Nie byłoby pedofilii. Byłoby zero przypadków pedofilii, gdyby wszyscy postępowali według nauki Kościoła katolickiego. Natomiast gdyby postępowali według nauki islamu, to ta pedofilia byłaby, bo ona tam nie jest zabroniona. Nie widzisz tej różnicy? To kto nic nie rozumie? Ja nic nie rozumiem, czy ty masz problem ze zrozumieniem pewnych rzeczy?
Andrzej Krause, Odwracanie kota ogonem, Saturday Car Fever. Hiob zachęcił mnie do opublikowania filmu, który w następstwie napisanie długiego komentarza pod tym filmem następnego dnia nagrałem i opublikowałem na swoim kanale. Na filmie mówię też i o Hiobie, i o sytuacji w Polsce. Zapraszam na film. I tu jest link. Ja ten film też podlinkuję na końcu mojego filmu. Coś wcześniej obiecywałem, że podlinkuję. Aha, ja sobie to zapiszę, żeby nie zapomnieć. Film pana Warzechy chyba, tak? Film Warzechy. Film Saturday Car Fever. Jeszcze jeden film chyba podlinkujemy, ale do tego wrócimy. Zobaczmy dalej. Wielki Marek 16 pisze: Nie, nie, jeszcze raz nie, nie zgadzam się z tym, że to nie jest problem Kościoła. Jest to zamknięta sekta, w której jeden drugiemu rękę myje i to na najwyższych stanowisk. Jest to problem, który jest w Kościele, ale nie jest to problem Kościoła w sensie takim, że nie Kościół jest przyczyną pedofilii. A jeżeli ręka rękę myje i ktoś tu coś ukrywa i zamiata pod dywan, to to też jest problem. I to też nie jest problem Kościoła, tylko to jest problem taki, jaki ludzie Kościołowi robią. Jeszcze raz powtórzę, żebyście rozumieli, gdy mówię, że nie jest to problem Kościoła, to mam na myśli to, że nie jest to problem tego, że Kościół tak naucza, bo Kościół tak nie naucza. A że są osoby w Kościele, które mają problem z butą, z pychą, tak, i to są osoby, które powinny się zmienić albo powinny być usunięte. To są osoby, które codziennie powinny czytać ten fragment Ewangelii, w którym Pan Jezus nogi mył apostołom. Mariel, zgadza się, Hiobie, pedofilia to problem wszystkich środowisk. Ciekawie wyglądałby film o pedofilii w szkole, wśród artystów, polityków, etc. Czy taki sam rozgłos by zyskał co film Sekielskich? Wątpię. Nasz świat się zmienia i to zmienia na gorsze. Propagowane i rozpowszechniane są ideologie niszczące wszelkie zasady moralne. To jakby dzieło na zamówienie i tak dalej. Mariel napisała. Też nie ma całego. Robert Mędrecki. Chłopie, co ty pierw... Krzysztof Dobicki. Należy rozdzielić Kościół jako wspólnotę od księży jako pewnej grupy ludzi. Księża to nie Kościół. Kościół to wierni. Utożsamianie próby rozliczenia księży z atakiem na cały Kościół to kompletne pomylenie pojęć. No i tak i nie. Kościół to jest wspólnota, ale Kościół to też są księża. To nie jest tak, że można oddzielić jedno od drugiego. A księży trzeba rozliczać, ale nie można utożsamiać pedofilów z księżmi. No, tu jest problem, że wiesz, jak się zapytamy 100 osób na ulicy, czym mu się kojarzy słowo pedofil, to obawiam się, że większość z nich by powiedziała ksiądz katolicki. Czy odwrotnie, jakby się zapytał, z czym mu się kojarzy ksiądz katolicki, to większość by powiedziała pedofil. I to jest tragiczne w tym wszystkim. To jest sukces złego, bo to jest zakłamanie rzeczywistości. Nie negując faktu, że są pedofile, którzy chodzą w sutannach. To jest tak, jak zakłamywaniem rzeczywistości jest to, że słowo Polak kojarzy się komuś z pijak i złodziej. Są Polacy, którzy są pijakami i złodziejami. No są, jest ich procentowo dużo więcej niż księży pedofilów. Ale czy to znaczy, albo Polak antysemita? Czemu nas tak oburza, jak ktoś powiedział, że Polacy wysysają antysemity z mlekiem matki i że każdy Polak to antysemita? No jest to oburzające, bo nie jest to prawda. Tak samo jak nie jest prawdą to, że każdy ksiądz to jest pedofil, a każdy pedofil jest księdzem. Jest dokładnie takie samo zakłamywanie rzeczywistości. Jurgen, idiota, facet, zamilknij, bo jesteś zdewociałym kretynem. To oczywiście do mnie. Peter UKX mówi, że to nie jest problem Kościoła. To powiedz mi, dlaczego biskup Ratzinger został mianowany przez naszego papieża Jana Pawła II do rozwiązania problemów dotyczących pedofilii wśród księży w katolickim Kościele? Peter, ja nie neguję, że te przypadki w Kościele są. Nigdy tego nie negowałem. Jeszcze raz powtórzę. Nie jest to problem Kościoła w sensie takim, że nie Kościół ten jest źródłem tego problemu. Nori Wszajm, Hiobie katoliku, napiszę ostro, po męsku. Bardzo dobrze, bardzo lubię ostro po męsku. Problem tkwi w tym, że pedofilów kryją biskupi. Zgadza się.
Ci biskupi, co kryją pedofilów, jest to problem. Których, gdybyś mógł, całowałbyś po dupie, bo są biskupami katolickimi. Nie, Nori, tu się nie zgodzę. Nie całowałbym by ich po dupie. Według ciebie następcami Jezusa. Nie według mnie. To nie jest według mnie, to jest stwierdzenie faktu. To jest główny powód, dla którego Polska nie może poradzić sobie z najgorszym społecznym wirusem, jakim jest Kościół katolicki. No nie, najgorszym społecznym wirusem nie jest Kościół katolicki w Polsce. Tu się też z tobą nie zgadzę. Nie zgodzę. A co do następców Jezusa, to są następcy apostołów. Pamiętaj, że jednym z apostołów był Judasz też. Nie brakuje Judaszy w Kościele. Dlaczego Pan Jezus wybrał Judasza na jednego z apostołów? Będąc Bogiem, wiedział, że Judasz go zdradzi. Dlaczego nas tak szokuje, że teraz są Judasze wśród biskupów? No są Judasze wśród biskupów zdradzający Pana Jezusa. I Kościół musi ich usunąć ze swoich szeregów. Nikt tego... Jestem cały za tym, żeby tylko zostali sami święci apostołowie. Ale nie będę nikogo po dupie całował i Kościół katolicki nie jest żadnym wirusem. Zwierzę mariackie. Nie do wiary. Hipokryzja to za małe słowo. Hiobie, przegiąłeś. Zamknij oczy, weź trzy głębokie wdechy i wyobraź sobie, że jakiś tłusty klecha dobiera się do twojej 7- czy 8-letniej córki lub syna. I jak? Prośbę mam kręć filmy z Troka, z klasykami, ale nie dotykaj spraw, na które masz skrzywione spojrzenie przez perspektywę Watykanu. Zwierzę mariackie, no nie ma znaczenia, czy to będzie tłusty klecha, czy to będzie obojętne kto, pedofil będzie pedofilem. Co tu ma jakieś spojrzenie z perspektywy Watykanu? Gdzie i kiedy, jeszcze raz powtórzę, broniłem jakiegokolwiek pedofila? Jeżeli jakiś pedofil staje się tłustym klechą, żeby prowadzić niecne życie, to jest to pedofil, który robi krzywdę dziecku i Kościołowi katolickiemu. Czy naprawdę tak trudno zrozumieć? Ace Pranks, przez ciebie szatan przemawia. Okej. Ładnie uzasadniona odpowiedź. John Kowalski. Pedofilia jest dowodem na to, że życie w odrzuceniu Boga, życie tak jakby Boga nie było, zabija w nas życie wieczne. A w innych życie duchowe, emocjonalne, uczuciowe, a czasami doprowadza do śmierci. Natomiast ludzie nie powinni przez to przejawiać nienawiści do księży, kościoła czy nawet Boga. Hiob nie broni w tym filmie pedofilii, tylko mówi, że Kościół jest ich ofiarą, tak samo jak, no i nie ma dalszej części, ale John Kowalski zrozumiał. No, John Kowalski zrozumiał, co chciałem przekazać. Boży dar rozchankę. Sam pewno posuwa dzieci na zakrystii po mszy, dlatego ich tak broni. No właśnie, najlepiej tego typu argument w cudzysłowie. Krystian, Hiob ma rację, Kościół nie jest bez winy, ale jego wina to jest to, że ukrywał te przypadki przenosząc księży z parafii na parafii. Problem jest powszechny i nie dotyczy tylko Kościoła. Dobry przykład Polańskiego, powinni go ścigać po dziś dzień. Paweł Lomar pisze, Hiobie, jak cię szanowałem i bardzo lubiłem. Byłeś dla mnie jakimś autorytetem. Mam 46 lat. To jakieś bzdury ty opowiadasz, to ręce opadają. Co trzeba mieć w głowie, żeby takie bzdury mówić? LGBT, pedofilia w kościele to równa się pedofilia w kościele, to wina rodziny? Pojęcia nie masz o przesłaniu tego filmu. LGBT równa się pedofilia w kościele, to wina rodziny? To ja tego nie rozumiem, Paweł. Co ty tutaj napisałeś? Jakiej rodziny wina? Że pedofilia jest w kościele, to jest problem środowiska LGBT? Tak. W dużym sensie to jest problem środowiska LGBT, który promuje niemoralne zachowanie. I niemoralne promowanie niemoralnej ideologii prowadzi do niemoralnych zachowań. A niemoralne zachowania prowadzą do szukania drogi, gdzie te niemoralne zachowania możemy w praktyce stosować. I są ludzie, którzy wybierają Kościół, żeby to niemoralne życie prowadzić. Wyobraź sobie świat, który by postępował według moralności LGBT i wyobraź sobie świat, który by postępował według moralności Kościoła. Według tego, czego uczy Kościół katolicki. Gdybyśmy postępowali według tego, czego uczy Kościół katolicki, nie byłoby żadnej pedofilii. Natomiast jakbyśmy postępowali według tego, czego uczy LGBT, to ta pedofilia by była, bo oni od lat chcą na przykład obniżania
wieku, że warto powstać dokumenty jeszcze z lat 70., 60., o czym tato środowiska mówił, co promowały, o co naciskały, co ich guru opowiadali o przypadkach pedofilii, jak się zachowywali w stosunku do dzieci. Tylko że to wtedy było pełen poklask w latach 60. i 70. Odkrycie, że można seksualnie rozbudzić dziecko w przedszkolu i oni to robili. A teraz, wiesz, kto wiatr sieje, ten zbiera burzę. Tu tylko wtrącę szybko, że pierwsze linki, jakie będą pod tym filmem, to będzie link do artykułu pokazujący, mówiącym o tym, jak pedofilia, artykuł pod tytułem Pedofilia, zatruty owoc rewolucji obyczajowej. I drugi link będzie do PDF-u, do książki, która mówi o mechanizmie, w jakim to zadziałało w Belgii. No, puste kościoły, praktycznie ich nie ma. A jeżeli ktoś jest w tym kościele, to imigranci albo jakieś starsze panie, które do komunii idą z pieskiem pod pachą. Moralność zupełnie nie istnieje. Eutanazja. Król belgijski, który jest podobno katolikiem, podpisał zgodę na eutanazję w Belgii. I jak do tego doszło, że kościół belgijski, katolicki, wstrząsany olbrzymimi skandalami pedofilskimi wcześniej, doszedł do tego, że praktycznie przestał istnieć, praktycznie się rozpadł. A te resztki, jakie są, ma już niewiele wspólnego z prawdziwą nauką kościoła. No, doszło do tego na skutek rewolucji seksualnej, która ma korzenie w latach 60., której podstawą była właśnie ideologia LGBT. Pedofilia, homoseksualizm, rozwiązłość seksualna i to wszystko ten artykuł o tym mówi, ta książka to dokładnie tłumaczy. Także jeżeli ktoś mi będzie zarzucał, że nie wiem o czym mówię, niech zobaczy, jak ten mechanizm zadziałał w Belgii. I on zadziałał w wielu krajach Zachodu, bardzo podobnie. I taki był plan, i dalej jest taki plan, żeby tak samo w Polsce ten kościół zniszczyć. Na szczęście w Polsce nas jeszcze oburza pedofilia. Księży, zwłaszcza księży. Big Hunter. Witam, poczytałem trochę komentarzy. Widzę, Hiobie, że podobne treści jak pod klipem z łączeniem od widzów na tym kanale. Niesamowite, jak wielu dało się zmanipulować i nie przyjmują argumentacji popartej faktami. Jak przewiniesz do 17:23, to mój głos usłyszysz w sprawie. Big Hunter, właśnie. To jest też ten film, który podlinkujemy na końcu i posłuchajcie, co tam Big Hunter ma do powiedzenia. Green, Ansub za ślepą wiarę oraz martwą duszę. Łukasz Urbański, dobry film, piękne słowa. Pozdrawiam i ciekawa biblioteczka za tobą, Hiobie. Tobiasz Kamiński, uważam, Hiobie, że jesteś mądrym, inteligentnym człowiekiem. Bardzo cenię twoje zdanie, aczkolwiek uważam, że w tym filmie grubo się mylisz. No i też nie podane, gdzie się mylę. Kuba M. Kurczę, Hiobie, nie, naprawdę nie. Nie można ślepo bronić tak złych ludzi. Zgadza się, Kuba, nie można ślepo bronić złych ludzi i ja nie bronię nigdzie złych ludzi. Nie wiem, gdzie wy widzicie, że ja tu bronię jakichś złych ludzi. To antykatolickie i antypolskie bronię złych ludzi, złych Polaków. Zgadzam się, Kuba, nie bronimy złych ludzi. Piotrek M. FDG. To jest fakt, a nie opinia. Już wiem, czemu masz tylko 47 tysięcy subskrypcji przez tyle. Mam aż 47 tysięcy subskrypcji? Nawet nie zwróciłem uwagi. Co jest fakt? Faktem jest, że przypadki pedofilii w kościele są. Tak. I ja tych faktów nie neguję. Znowu powtórzę. Nie neguję tych faktów. Ale nawet gdy zlikwidujemy wszystkie przypadki pedofilii w kościele, to niewiele pomożemy dzieciom. Pomożemy, na pewno dzieciom pomożemy. Ale te Z pedofilią trzeba walczyć wszędzie i na każdym kroku. Trzeba walczyć z ideologią, która promuje pedofilię. Z jednej strony się zachwycamy tym, co proponują w Warszawie wprowadzić w szkołach. Posłuchajcie, co kuratorka w Krakowie powiedziała na temat tego dokumentu, który jest forsowany w Warszawie. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. No. Naprawdę nie można z jednej strony promować lewackich, niemoralnych ideologii, a z drugiej strony dziwić się, że mamy problem z pedofilią. Blacharstwo samochodowe Kraków. Bardzo cię lubię, ale jesteś w błędzie. Moja teściowa, która ma 65 lat i mając 10 lat była już w tamtych czasach psychicznie molestowana przez klechę i nie była z patologii i tak dalej. Troszkę się pogubiłeś w temacie.
Dalej nie rozumiem, blacharstwo. Gdzie jestem w błędzie? Na czym ten mój błąd polega? Dalej mi nie wytłumaczyłeś. Albandy 74. I dzięki właśnie takiemu podejściu oni są bezkarni. Dzięki jakiemu podejściu konkretnie znowu? Na szczęście się to zmienia wraz z pokoleniem. Murarzy pedofilów wsadzają za kraty i nie przenoszą na inną budowę i nikt nie mówi, że to atak na budowlankę. Ale już na kościół to atak. Dziecko nie skarży się matce, bo wie, że dewotka nie uwierzy, woli popełnić samobójstwo. No, upraszczasz, Albandi, upraszczasz, bo w kościele, jeżeli te wypadki wychodzą, to ci ludzie też trafiają do więzienia. Nie zawsze są przesuwani. No, były takie sytuacje, tak, zgadza się, nie tylko w kościele, w szkołach, wszędzie tak było. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu uważano, że to jest standardowy, że to jest standard, że takie osoby trzeba przenieść, przesunąć, odsunąć od dzieci, ponieść, zmienić im środowisko, to oni się zmienią. No nie zmienią się, bo są chorzy. Teraz już wiemy o tym. A co do ukrywania przypadków w kościele, no zgadzam się z wami całkowicie. Nie powinno być takich przypadków. I trzeba to wypalić gorącym żelazem. Daniel Kluzek. Wypadało chociażby zmienić swój tytuł filmiku, a nie dawać identyczne, to jest typowa atencja na takim poważnym problemie. Ale cóż, niektórzy to na własnej matce będą się promować. No nie wiem, o jakim promowaniu mówisz. Nie zarabiam na tym filmie. Tracę suby, więc nie wiem, na czym promocja ma polegać. I ten film nigdy nie będzie miał tyle oglądań, ile filmy o moim Fiacie. Wiesz, jakbym chciał promować się na tytule, to byłby tytuł z moim Fiatem i awatar z dziewczyną w bikini. Peter UK. Człowieku, co ty mówisz? Powiedz lepiej, dlaczego biskupi to ukrywają. Tu jest problem, Peter, zgadza się. I dlaczego to biskupi ukrywają? Myślę, że to już wyjaśniałem. No, ze wstydu, z różnych powodów. Dokładnie dlatego to ukrywają, jak ukrywają to wszyscy inni. Bo wszyscy to ukrywają, a przynajmniej ukrywali do tej pory. Mam nadzieję, że właśnie między innymi dzięki takim filmom to się zmieni. Tomasz Piotr pisze: nie wierzę w to, co słyszę. Bardzo zła ocena oczywistych faktów. No, też dalej nie wiem, czego konkretnie zła ocena. Jaka moja ocena złych oczywistych faktów? Michał W., drogi Hiobie, niestety nie masz racji mówiąc, że Kościół katolicki nie jest tutaj problemem. To, że takie zachowania nie są wypalane żelazem, tylko zamiatane pod dywan, to największy problem. No, zgadzam się z tobą, tylko że to jest problem istniejący wszędzie. To jest problem istniejący wszędzie. I nie jest to źródłem tego problemu, nie jest Kościół. Nie jest nauka Kościoła. O tym mówię. Nauka Kościoła jest tutaj rozwiązaniem, a nie problemem. Bo widzisz, w jakim kontekście to mówię, Michał. Popatrz, ile ludzi tutaj pała nienawiścią do Kościoła i to nie do pedofilów w Kościele, tylko do Kościoła jako takiego, do nauki Kościoła. Uważało, że to jest wina jakiejś nauki Kościoła. Więc w tym sensie mówię, że to nie jest, nie Kościół jest tutaj problemem. Jasne jest to, jest, że zwyrodnialcy znajdą się w każdym środowisku, czy to pośród księży, czy nauczycieli, czy opiekunów i tak dalej. Jednak to, że instytucjonalnie KK nie potrafi albo nie chce skutecznie zwalczać ze własnym gronie patologii, a na dodatek co gorsza próbuje ją tuszować, jest problemem. Zgadza się, jeżeli mamy taką sytuację i takie przypadki się zdarzają, ale to właśnie Kościół z tym walczy. Co robi papież Franciszek? Co zrobili biskupi w Ameryce, w wielu innych krajach? Skąd te afery wyszły? Bo Kościół o tym mówi, że został zmuszony do tego w jakimś sensie, na pewno tak. Ale jakie inne środowisko o tym mówi? Podaj mi przykład innego środowiska, podaj mi przykład w środowisku artystycznym, gdzie się mówi o problemie pedofilii. A ten problem tam też istnieje. Co oni zrobili, żeby dzieciom pomóc? Gdyby każdy złapany na tym zezwierzęceniu ksiądz został oddany w ręce policji, nie byłoby tego filmu ani tego problemu. Problem by był, no nie w kościele, problem by był, tylko nie w kościele. Natomiast faktem jest, że każdy ksiądz powinien być oddany w ręce policji. Tu całkowita zgoda. Hiobi, argumenty, że w Stanach większy odsetek pedofilii jest w kościołach niekatolickich, to argument z cyklu tam obok kradną bardziej.
No nie, bo ja nie mówię tego w sensie takim, żeby bronić kościoła, tylko w sensie takim, żeby bronić dzieci. To było powiedziane dlatego, żeby jeżeli naszym celem jest dobro dziecka, to rozwiązujmy ten problem wszędzie, gdzie ten problem istnieje. Żeby nie było takiego wiedzy, jaka odnoszę wrażenie po tych wszystkich komentarzach, że problem jest tylko w Kościele katolickim. I jeżeli zlikwidujemy ten problem w Kościele katolickim, to dzieci wszędzie będą bezpieczne. No niestety nie będą bezpieczne. Że tu nie Kościół jest problemem, tu problemem jest pedofilia. I tą pedofilię trzeba wypalać żelazem wszędzie. Także w Kościele, nigdy nie mówiłem inaczej. No wybacz, ale coś nas w tym przypadku interesuje. Są na świecie religie, które w ogóle legitymizują pedofilię i co z tego? Bardzo zawiodłem się na Twojej postawie. Wiem, że jesteś osobą głęboko wierzącą, ale jak można powiedzieć, że nie widzisz w KK problemu? Nie mówiłem nigdzie, że nie widzę w KK problemu. Znowu nie jesteście w stanie zrozumieć czegoś, co chciałem przekazać. Nigdzie w żaden sposób nie mówiłem, że nie było problemu w Kościele katolickim. Tylko problem w Kościele katolickim, a Kościół jest problemem, to znaczy coś innego. Czym innym jest powiedzenie, że Kościół jest problemem, a czym innym jest stwierdzenie, że w Kościele mamy problem. Zaprzeczanie faktom rzeczywistości nie zmieni. Trzeba stawić mu czoła, a nie okłamywać samego siebie. Zgadzam się, ale też trzeba słuchać ze zrozumieniem. Fireblade. Mega szanuję cię, Hobie. Uwielbiam ten kanał, głównie ze względu na motoryzację i to, jak bardzo jesteś nią zafascynowany, ale niestety po tym filmie stwierdzam, że jesteś zaślepionym człowiekiem, wierzącym w swój alternatywny świat. Masz bardzo nieobiektywne spojrzenie. Cysio. Ksiądz pedofil dobiera się do dziecka ze względu na propagandę lewacką, LGBT, gender i tak dalej. No ludzie, słuchać się tego nie da. Zwykłe obrzydzenie się włącza i tyle, gdy widzę, jak ktoś próbuje wybielać takie sytuacje i pokrętnie je tłumaczyć. Ansubi tyle. Nie ma co tu więcej zaglądać. Edit. Stosunek łapek i ich oceny oraz lawina negatywnych komentarzy pod filmikiem mówi sama za siebie. No Cysio, jesteś u mnie od wielu lat i znasz moje poglądy na wiele rzeczy, więc co cię tak dziwi? I to nie ksiądz pedofil dobiera się do dziecka ze względu na propagandę lewacką LGBT, tylko LGBT promuje pewne zachowania, które powodują, że ludzie się zachowują w pewien sposób i niemoralnie zachowujący się człowiek, zboczony, który pragnie no, zniszczyć dziecko, bo inaczej to nazwać, wykorzystać dziecko, staje się księdzem nie dlatego, że ma powołanie do kapłaństwa, tylko dlatego, że myśli, że to będzie najprostsza droga do tego, żeby to dziecko wykorzystać. Taka jest kolejność. Źródłem, przyczyną tutaj jest pedofilia z całymi uwarunkowaniami, jak to zaczyna działać, jak to powstaje, a nie jest źródłem tego Kościół. Problem Kościoła polega na tym, że sobie nie poradził z tym. Nie zdał egzaminu, radząc sobie z tym problemem. Ale nie jest źródłem tego problemu, ludzie. A to, że łapek mam, wiesz, no każdy film na tematy religijne, na temat poziomu życia, na temat, czy się opłaca emigrować, to wszystkie te filmy są negowane, generalnie rzecz biorąc, i łapki w dół. No, ludzie się ze mną nie zgadzają, niestety. No, ludzie tak myślą, że właśnie każdy pedofil to jest ksiądz. Ludzie tak myślą, bo są wychowani na propagandzie antykatolickiej, bo film taki nawet, który jest ważnym filmem i pokazuje ważny problem, i mam nadzieję, że dużo dobrego ten film da, też jest stronniczo pokazany, żeby obrzydzić ludziom Kościół. Nie pokazuje niczego dobrego, co Kościół robi w tym kierunku. Jest wypuszczony w odpowiednim terminie strategicznie z przyczyn politycznych. Jeszcze raz polecam felieton, filmik pana Warzechy, Patryk Kowalski. Nie mogę się niestety z panem zgodzić. Uważam, że pedofilia w kościele powinna być tępiona. No to z czym się nie możesz zgodzić, Patryk? A kto uważa, że nie powinna być tępiona? Problem ewidentnie jest, a mówienie, że film Siekierskiego jest nieobiektywny, bo pokazuje tylko złe strony kościoła, jest absurdem. Przecież chodzi o pedofilię, nie można obok tego przejść obojętnie. No nie w tym sensie jest nieobiektywny, że pokazuje pedofilię, a nie pokazuje, że kościół pomaga biednym w Afryce.
Ja nie o tym mówię. Jest nieobiektywny dlatego, że manipuluje i pan Warzecha to pokazał w jaki sposób i nie podał niczego, co Kościół robi dobrego, co zrobił przez ostatnie lata. Głównie pokazuje przypadki sprzed kilkudziesięciu lat. Nie pokazuje tego, co Kościół przez ostatnie lata zrobił, żeby takich przypadków już więcej nie było. Dymadmat. Hiobia, cię szanuję, to dobra rada. Siedź sobie w USA dalej i nie komentuj spraw, o których masz mgliste pojęcie. Jak dla mnie ludzie takie jak ty nie powinni mieć praw obywatelskich w Polsce, czyli prawa do głosowania w wyborach. My nie uciekliśmy z ojczyzny, mieszkamy tutaj od urodzenia i wiemy, co tutaj śmierdzi. Baw się dalej swoimi samochodzikami, chodź dalej, no i tak dalej. Też nie mam całego tego. No też jeden z tych argumentów. Jesteś zdrajcą, bo wyjechałeś z Polski. Każdy, kto wyjechał za chlebem z Polski, jest zdrajcą oczywiście, no ale każdy, kto ma jakąkolwiek historyczną wiedzę, to wie, że jak porównamy największych bohaterów polskich, to zwykle żyli i umierali na emigracji, a jakoś wszyscy zdrajcy ojczyzny żyli w Polsce, łącznie z tymi pedofilami, którzy też z Polski nigdy nie wyjechali. Nie mówię tego w żadnym sensie, że się uważam za patriotę czy bohatera, tylko chciałem pokazać, jak absurdalny jest to argument, o ile to można argumentem w ogóle nazwać. Jakub, niestety dużo mądrego nie wynika z twojego filmu, ok? Darek Hator, hejtor, powiedział: mam nadzieję, że komentarze pod filmem oraz mnóstwo łapek w dół spowoduje, że spojrzysz na dokument Sekielskich bardziej trzeźwym okiem. Na tą chwilę jestem zawiedziony twoimi wnioskami. No, komentarze pokazują, jakim okiem spoglądam. Nie wiem, czy dalej jesteś zawiedziony. Mam nadzieję, że przynajmniej wyjaśniłem mój pogląd, bo te komentarze są na ogół od ludzi, którzy w ogóle mojego filmu albo nie widzieli, albo go nie zrozumieli. Adam Kochanowski. Naplujcie mu w twarz, to powie, że deszcz pada. To jest chyba do mnie, natomiast nie bardzo wiem a propos czego. Kuba Wilk, co ty gadasz? Za czyny pedofilskie odpowiadał sprawcy, a nie ofiara czy jej otoczenie. Kuba Wilk, co ty gadasz? A gdzie ja powiedziałem, że za czyny pedofilskie odpowiadają ofiary? Na jakiej podstawie taki komentarz? Jesteś spaczony przez tą swoją śmieszną wiarę w coś wyimaginowanego, co wyczytałeś w książce napisanej przez nie wiadomo kogo. Aha, znaczy chodzi chyba o Pismo Święte, że to jest ta książka, w której coś wyczytałem i jestem przez to spaczony. Okej. I Peter Gwiazda pisze, ale nie powiesz chyba, że nie ma problemu zamiatania tego wszystkiego pod przysłowiowy dywan. Nie powiem, Peter, jest problem i jest to problem wszędzie. Jest to problem w kościele, jest to problem w każdym środowisku. Wszędzie jest to zamiatane pod dywan, bo nikt nie chce, żeby takie rzeczy wychodziły na wierzch. I trzeba znaleźć jakiś skuteczny sposób, żeby takich sytuacji nie było absolutnie. I myślę, że właśnie Kościół już się tyle wstydu najadł, że przynajmniej w Kościele nie będzie z tym problemu i teraz takie przypadki w Kościele będą natychmiast ujawniane. To jedno ta afera zrobi dobrze. Szkoda, że tak późno, bo w Ameryce się to stało już kilkadziesiąt lat temu. Więc na pewno jest to problem, jak się to zamiata pod dywan. Niezależnie od tego, czy jest to w Kościele, czy nie. Gdyby tego zamiatania nie było, to ile dzieci mogłoby dalej żyć i nie popełniać samobójstwa przez to, że nie było kary dla pedofilii albo przenoszenia do innej parafii i zamiecenia wszystkiego pod dywan. Zgadzam się. Na pewno były też przypadki tego, że dzieci sobie odbierały życie przez takie sytuacje. Z tym, że to, co jeszcze raz podkreślę, Peter, nie tylko w kościele, to nie można stawiać znaku równości między Kościołem i pedofilią, bo nie jest to prawda. I to wszystko. To znaczy komentarzy może jest więcej, wybrałem tu losowo niektóre i pominąłem większość pozytywnych, no bo nie chodziło tu o pozytywne. Myślę, że w pewien sposób wyjaśniłem bardziej, o co mi chodzi, więc powtórzę jeszcze raz. Film Siekielskiego przyniesie dobre owoce. Ciągle nie jest to film obiektywny i chodziło autorowi na pewno nie tylko o dobro dzieci. Mam nadzieję, że mu w ogóle chodziło o dobro dzieci, ale na pewno nie tylko.
Jeszcze raz polecam te filmy, które teraz już się wam prawdopodobnie wyświetlają albo za moment się wyświetlą. Nie bronię kościoła, nie bronię pedofilii, tylko nie bronię pedofilów, nie bronię tych, co się ukrywali przed pedofilami. Ci wszyscy ludzie powinni być ukarani, ponieść karę, odsunięci od dzieci. Mówię jedynie o tym, że nie kościół jest tutaj przyczyną tego zła. Że jeżeli szukamy jakiejś przyczyny ideologicznej, to jest to ideologia LGBT, a nie nauka Pana Jezusa i apostołów. I gdyby każdy z nas postępował według nauki Pana Jezusa i apostołów, łącznie ze wszystkimi w Kościele, to tego problemu wcale by nie było. Dlatego martwi mnie, że tak dużo ludzi na skutek tego filmu odejdzie od wiary, odejdzie od Kościoła. Odejdzie i przesunie się, no, na lewo, przesunie się w tamto środowisko, które właśnie jest przyczyną, źródłem wszelkiego zła. I to jest duży problem, bo to będzie zwycięstwo złego. Pomyślcie o tym i zapraszam jeszcze raz do obejrzenia tych filmików, które teraz już na pewno widzicie do nich linki na ekranie. Dziękuję wam bardzo i pozdrawiam.